Panie komendancie, dowódca uroczystości podkomisarz Milde meduje. Gotowość do uroczystego rozpoczęcia finału ogólnopolskich zawodów z ratownictwa policyjnego. Szanowni Państwo, w tym roku zawody mają charakter szczególny, a mianowicie dlatego, że połączone są z konferencją i dzięki temu, że udało nam się nawiązać współpracę z Akademią Pomorską, mamy możliwość podjęcia tutaj wspólnych działań. Mieliśmy tą możliwość po to, żeby rozwijać naszą wiedzę, nasze umiejętności. O tym będziemy jeszcze mówić w dniach kolejnych. Nie będę wprowadzał mocno Państwa w tematykę. Myślę, że problematyka już Wam jest w tym zakresie znana. Co będziemy przez najbliższe dni tutaj wspólnie realizować. Mam nadzieję, że wyjedziecie stąd ubogaceni w wiedzę. Mam nadzieję również, że pozwolicie pokazać tym osobom, które zostały przez nas zaproszone, to, że polska policja w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy nie ma powodu do wstydu, nie ma powodu do tego, żeby w zestawieniu z innymi służbami mówić, że jesteśmy gorzej przygotowani. Jeszcze raz Państwa witam serdecznie, życzę sukcesu. Wszyscy nie możecie zdobyć pierwszego miejsca w statystykach, przynajmniej tak wskazuje. Chociaż fajnie byłoby, gdyby 17 pierwszych miejsc się zdarzyło. To byłoby naprawdę czymś niesamowitym, bo by to świadczyło o tym, że kunszt wszystkich jest mniej więcej równy, jest wysoki. Trudno, no, wyciągnęlibyśmy trochę więcej grosza i robilibyśmy 16 dodatkowych pucharów. Tym bardziej, że byłby to grosz ministerialny, bo ministrowie byśmy przekazali, że mamy nie jedno, tylko 17, nie jedno pierwsze miejsce, tylko potrzebnych jest nam 17 pucharów. Ale myślę, że też, jeżeli taka sytuacja by nastąpiła, minister stanąłby na wysokości zadania i możliwe, że wtedy by te 16 brakujących przywiózł osobiście. Tego Państwu życzę. Jeszcze raz życzę wszystkiego dobrego i chciałbym, żebyśmy bez jakichkolwiek kontuzji, w dobrych humorach zakończyli te zawody i zakończyli konferencję.